Dęblin, moi drodzy, Muzeum Lotnictwa, na pierwszym planie nasz rządowy, jak? Nie muszę nikomu wyjaśniać, że większość samolotów, które można tutaj, śmigłowców, które można tutaj obejrzeć, to produkcja radziecka, ale widzę, że jest Wilga, jest Orlik, jest również Iskra, a więc mamy troszeczkę polskich samolotów. Ja nie będę wchodził do tego muzeum, choćby ze względu na to, że ono za chwileczkę będzie zamykane, więc i tak nie zdążę obejrzeć tego wszystkiego. Żal mi, ale tylko trochę. Bardzo lubię militaria, historię, wojskowości, a szczególnie samoloty i jednostki pływające, czyli flotę, ale sobie odpuszczę, nie będę tutaj siedział do jutra, żeby jutro obejrzeć to w szczegółach. Zresztą byłem już w kilku muzeach lotnictwa, więc przeżyję. Ale opowiem wam pewną historię związaną po trosze z tym miejscem, a po trosze będą tylko nawiązanie do tego miejsca. Otóż jak każdy młody chłopak marzyłem o tym, żeby kiedyś uczyć się w tej szkole i zostać pilotem wojskowym. Od początku było to marzenie nierealne ze względu na mój stan zdrowia, ale takowe było i gdzieś tam we mnie pozostało. Zawsze chciałem latać lub pływać, a podróżuję na rowerze i jakaś kontynuacja jest. Słuchajcie, kiedy miałem 20 lat, kończyłem szkołę średnią. Jak większość młodych ludzi w tym kraju, stanąłem przed komisją wyborową, gdzie pan kapitan, pamiętam do dziś jego stopień, przydzielił mi kategorię A2, zdolny do służby wojskowej. Kategoria A2 to taka dziwna kategoria dla tych, którzy nie wiedzą, która pozwala służyć w jednostkach pomocniczych, każe odpracowywać wojsko i tak dalej, i tak dalej. No zupełnie nie było mi to w smak, moi drodzy. Nie zamierzałem i nie chciałem iść do wojska. No i oczywiście zacząłem pewną polemikę z panem kapitanem, tłumacząc mu, że chyba zauważył, że mój stan zdrowia no chyba nie pozwala mi na służenie w wojsku. Pan kapitan, oczywiście lekarz, pan kapitan lekarz wojskowy stwierdził, że decyzja zapadła, kategoria A2. No i tu można byłoby historię zakończyć, ale ja w tym momencie powiedziałem panu kapitanowi, że jeśli mam być żołnierzem, to oficerem. I proszę o skierowanie mnie na badania oraz egzaminy do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Pile. I tak oto miałem zostać czołgistą. Oczywiście plan mój był znacznie bardziej przebiegły niż zostać czołgistą. Otóż jako kandydat do szkoły, nie muszę chyba was zapewnić, że pan kapitan bardzo się ucieszył z mojej decyzji. Jego osobistym sukcesem było to, że właśnie zarekrutował kandydata do szkoły wojskowej, który skończył szkołę średnią już w specjalności technik mechanik, a więc bardzo, bardzo korzystny kandydat do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych. No oczywiście jako kandydat na oficera musiałem przejść szczegółowe badania, tak sądziłem w każdym bądź razie, szczegółowe badania w szpitalu wojskowym. Pojawiłem się w tym szpitalu wojskowym w odpowiednim dniu, odpowiedniej porze. Otrzymałem coś w rodzaju karty obiegowej, na której było, nie pamiętam, ale od 17 do 20 lekarzy specjalistów, których musiałem odwiedzić. Jakież było moje zdziwienie, gdy na tej liście pozostał już tylko jeden lekarz, który mógł mnie z całej tej kawały wyciągnąć. Ponieważ okazało się, że jestem zdrowy jak koń i mogę być oficerem wówczas jeszcze Ludowego Wojska Polskiego w
stopniu podporucznika, o ile ukończę szkołę oficerską. Na szczęście na ostatnim miejscu listy był chirurg i on również zaczął ze mną od wzięcia do ręki pieczątki z napisem zdolny do służby wojskowej. Ale już tym razem ja postanowiłem zainterweniować i powiedziałem, że mam pewien problem zdrowotny i chciałbym po prostu uzyskać rzetelną opinię pana doktora na temat mojej przydatności w służbie wojskowej, ponieważ chcę być pełnowartościowym żołnierzem, a nie odpaść ze służby po pół roku szkolenia. Pan doktor popatrzył na mnie dziwnie, mówi, ale o co chodzi, no. Podniosłem nogawki spodni. Pan doktor spojrzał na mnie jak na wariata i mówi, powiedz mi, młody człowieku, co ty próbujesz zrobić, że... I po co tu w ogóle przyszedłeś? No więc powiedziałem panu doktorowi, że Wojskowa Komisja Uzupełnień uznała, że jestem, nadaje się do służby wojskowej. W związku z tym postanowiłem być oficerem. Pan lekarz spojrzał na mnie i powiedział mi coś w tym stylu, że bardzo, bardzo, ale to bardzo nie lubi cwaniaków mojego pokroju, ale niestety, gdyby tylko mógł, to prawdopodobnie skończyłbym w marynarce wojennej na 3 lata w łodziach podwodnych, gdyby to od niego zależało. Ale niestety nie mogę, bo uszkodzenie moich nóg całkowicie dyskwalifikuje mnie ze służby wojskowej. No oczywiście wpisał to również w moją dokumentację medyczną. Na tej podstawie odwołałem się do WKU i otrzymałem tak zwaną kategorię CDD, czyli całkiem do dupy. I zostałem zwolniony ze służby wojskowej nawet na wypadek wojny. To taka historyjka z mojego życia. A to szkoła moich marzeń. Gdybym moje zdrowie pozwalało mi dostać się tu, to byłbym żołnierzem. To tyle, moi kochani. Do usłyszenia. Moi drodzy, jesteśmy nad rzeką Wieprz. Malownicza jest ta rzeczka, że tak powiem. A stoimy na skarpie, która ma no ze 3-4 metry do lustra wody. W wodzie wiry. Piękny, malowniczy krajobraz. Zobaczcie, jak ta rzeka się wije. Ona płynie stamtąd, tak zakręca. Tu wymyła taką potężną skarpę. Tu znowu zakręca. Wymyła kolejną skarpę. Tam sobie płynie i zakręca w prawo. I znowu, jak widzicie, tam daleko wymyła skarpę. Bardzo, że tak powiem, twórcza rzeka. Bardzo wpływa na krajobraz. Teraz wam to pokażę z tej perspektywy. I tam sobie znowu zakręca w prawo i płynie tak. A płynie stamtąd. Są tu zwierzęta, bo spod nóg uciekł mi zając. W tej skarpie gnazdują jakieś ptaki. Prawda, zimorodki lubią takie miejsca, ale zimorodka nie widziałem. Ale kto wie, mogą tu też być. W każdym razie są zające i jest mnóstwo motyli. No dobrze, jedziemy dalej. To, moi drodzy, wieprz w innym miejscu. Jak gdyby jedno zakole bliżej ujścia, bliżej dęblina. Jest równie pięknie, natomiast to jest zorganizowany punkt widokowy. Patrzcie na niebo, tu się zapowiada na burzę. Już spadają pierwsze krople deszczu, ale ja mam takie coś. O, i mogę się schować. Więc póki jeszcze nie pada, to wam pokazuję, jak tu jest cudnie. Natomiast zaraz będę musiał chronić dobytek. To na razie tyle. No teraz będziecie mieli głównie widoczki.
Tak, moi kochani, ja wiem, jeszcze jest wcześnie, ale jak widzicie, burzowe chmury nade mną. Odjechałem tylko kilka kilometrów od Dęblina, nie zrobiłem dzisiaj dużo, przesiedziałem mnóstwo czasu na lotnisku. Natomiast zatrzymam się tu z kilku względów. Po pierwsze, mam dom, mogę sobie spać bez namiotu. Robert, jak widzicie, jest schowany i nie zmoknie, nawet gdyby padało. Jest miejsce po ogniu, jest nawet drewno. Pokażę wam wnętrza. Idzie się po schodach. O, tak, domek mam na piętrze. Proszę bardzo. To jest moja jadalnia i sypialnia. A taki mam widok z okna. O, proszę spojrzeć. I w związku z tym nie będę się już dzisiaj szwendał, tylko zostanę sobie tutaj, zrobię sobie porządny posiłek i resztę wieczoru spędzę sobie patrząc na wodę. Może znajdę jakieś miejsce na wędkę, zobaczymy. Natomiast jutro oczywiście ruszamy stąd dalej. No teraz będą widoczki i jeszcze raz widoczki. Kto lubi widoczki, zapraszam bardzo serdecznie. Świt nad Amazonką, kochani. Niesamowicie, no nie? Aha.